Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Zemkrik. W dzisiejszym odcinku robimy tutaj akcję na polu numer Sorgo. Znaczy na polu numer Sorgo, na polu numer 53. Tutaj się będzie duże rzeczy się działo, bo będzie zbierane Sorgo. Ja będę tutaj kawałek mulczował. A, już był odpalany, tak, już go sam odpaliłem przed chwilą. Tutaj będziemy mulczować i zaraz będziemy orkę robić na tym polu. Od razu, John Deere. Tylko pierwsze zmulczujemy kawałek. Nie wiem ile. No tak z pół pola. Potem sobie wsiądę na pół tutaj chwilę. Żeby do tej 15:40 się wyrobić z odcinkiem. Trzeba było 32 minuty. Nie chciałem kolejnego odcinka z rzędu kości, dlatego sobie na pracowniku je lata. No i tutaj zaraz sobie zrobię na... Nie wiem, na ile? Na dwa poprzecznaki na pewno. Może nawet trzy, bo jakby pracownik miał jeździć. To się nie, no to jest daleko od drzewca. Nie powinien się zabić. Ale wie tak, to z tymi pracownikami jest. Nie za dobrze. Ogólnie te pole chyba nie wymaga orki. Czy wymaga, bo już się pamiętam. Ale chyba nie wymaga. Wymaga zaoranie? Nie. Dobra, jednak zrobię trzeci poprzecznik. Bo jest jeszcze miejsce, a będzie wtedy też łatwiej się zawracać. Nie mi, ale pracownikowi. A ja chciałem to orkę robić tutaj, żeby był fajny odcinek. Z trzech prac na jednym polu. To tak jest na 3/4 mulchera już jadę. Więc elegancko, 80% bym powinien na dół dojechać. Powinien na dół dojechać, więc... No, dojedzie, bo na 80% powinien dojechać. Wtedy sobie kombajn wysypię. I chyba przeskoczę wtedy trochę na pół. No i będziemy tak się przesuwać, nie? Co kawałek na tym polu. Chwilę pomulczujemy, chwilę będziemy orkę robić. I to tak będzie taki mieszany odcinek. Dzisiaj piątek. Weekendu początek. Wieczorkiem nagram sobie, jak się uda. Coś nie wiem, bo 20 mam chyba grać z Mateuszem, ale nie wiem. A, miałem zobaczyć jak PSIP i 60. Stałe 60, bo widzę na kartce ze Steama. Więc to mi się podało, jestem zadowolony. Stałe 60 FPS-ów to można grać. Na wysokiej też bym dał pewnie radę. Dobra, podjadę w tym MC Kornikiem, już nie będę taki. Kurde, przez to zmulczowane się zmyliłem, bo myślałem, że to jest jeszcze Sorgo, ale nie ma. Dobra, ty się sypiesz. Więc bierzemy John Deere'a i jedziemy orkę robić. John Deere długo odcinka nie było John Deere'em, bo makornikiem ostatnio jeździłem ciągle. Z pługiem. No dobra, w poprzednim odcinku tutaj orałem chyba to. Ten miedź załączyłem. A w kolejnym odcinku będziemy wziąć tutaj rzepak już. Wykluczę jakoś.
Jeszcze kamień do zbierania, więc roboty jest, a jest. Przejadę sobie jeszcze te dwa przejazdy. Ten jeszcze jeden, następny. I będę robił orkę, nie? Myślę, że spróbuję w kolejnym odcinku na wysokie wrzucić. Bo mam na razie średnio ustawione. No bo nie chciałem. To jest zbytnio. Zbytnio kompa męczyć. Więc wrzuciłem sobie średnie, ale ja sobie to zmienię. O, kurde, aż mi zwalcało. Bo myślę, że dałby radę. On da radę na wysokich. Tylko nie wiem, jak to przy nagrywaniu, ile FPS-u będzie. A teraz jest ładne, stałe 60. O, mogę tak wam pokazać, że jest 60 FPS-u. A jak zrobię tak, to nawet 70. Ale nie, no 60 FPS-ów jest. 205 godzin też jest na farmingu, w sumie 206 będzie po tej grze. Dobra, nawracaj synuś, bo trzeba orkę robić. Dobra, jedziemy. B. B4? No C4. C4 lecimy. Nie wiem, ile założymy, no bo... Trzeba będzie jeszcze kamień zbierać. Ale kamienie chyba na pracowniku będę zbierał. W sensie obzbieram mu poprzeczniaki ładnie. I tutaj ten tego. Właśnie muszę zacząć się w ogóle nagrywa. 8 minut już odcinka. Więc roboty po odcinku będę miał tutaj. Na pewno chcę jeszcze na Eurotrucka iść po odcinku. To jest schód skrzyni ukryty? Gdzie to jest? Gaz hamulny w stanie. Skreśliłem stawem, proszę nie, to. Nie, to chyba tak. Schód skrzyni. A ja pamiętam, bo ja to wyłączyłem w którymś odcinku, tam chyba czwartym albo piątym. Żebyście nie widzieli, że na skrzyni, że mam skrzynię biegów wrzuconą. To pamiętam. Dawaj, dawaj. W sumie lekko to w lewo go przesunąć. Żeby on tą skrzynię tam ładnie oryłał. Fajnie sobie chodzi na wolnych obrotach. 1200 obrotów. No jak wrzucił te 3, to od razu 2000 obrotów został.
Zanim ja do Munchera dojadę, to jeszcze trochę czasu zejdzie. Więc poobserwujmy sobie, jak tutaj ten pług wyciąga. Kamienie te małe. Przecież one już były. Jeszcze się zastanawiam, czy ja w ogóle zbierę te kamienie. Czekaj, bo one wyskakują większe. Nie, niby są większe. Są większe. Nie, dobra, bo myślę, że jak będą takie małe. Są żółte, czy są nawet czerwone. Albo to pomarańczowe są, dobra, to nie. Dobra, bo nie, no dobra, pomyliłem się. No nie, bo jako, że to czerwone wyskakują, to nie, to muszę to zbierać. Myślę, że to woła mi wcisnę, ale jednak się nie uda. Tak, ta droga jest zarąbista do nawracania. Zresztą nie tylko idę na wracanie. Dobra, mruga, ale jeszcze nie wyskoczył mu nic, że ma pewien zbiornik czy coś. Więc jeszcze jedziemy. A dobra, jak ma pewien zbiornik. Zrobię takim, że zwolnię kombajn. Pojadę, wysypię. I tutaj obetnę mu ten poprzecznik. Dobra, panie, syp pan to. Się nie wiem, czy miniatur na kombajn. Na miniaturze będzie kombajn, ale. Teoretycznie ja nie kosiłem, więc. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobra, 10 ton wysypane. To buty zgasić, żeby mnie nie myliło, jak będę jechał. Że on ma znowu pełny zbiornik. Tutaj poprzez. O! No to nie jest mi aż usek tutaj na 55. No bo sierpień to już za późno. A ja mam tylko 10 tysięcy na koncie. Ale po zimie będzie kasy na pewno. Bo będzie do sprzedaży i jęczmień, i pszenica. I że. Właśnie, jeszcze wielkie pole rzepaku mam. Także kombajn nie będzie stygnął dzisiaj, bo jeszcze tu mam rzepak. Zapomniałem o tym rzepaku. A jeszcze za szybko ceny luknę. Pszenica 1300 mi wykazuje, a jest 900. Jęczmienia 1125, a jest za 800. Owsa nie mam. Sorgo za 1200 pokazują, a pokazuje tu niby najwyższa 1630. Soi nie mam, kukurydzy nie mam. Rzepak. Teraz w tym momencie jest za 2000. Teraz w tym momencie za 2000, a najwyższe jest 2226 według tego. Przecież ja sprzedawałem za sierpień, dzisiaj jest tutaj gdzieś. Nie wiem, przytrzymam ten do października. A sierpień jest tu, czyli prawie najniższa. Nie wiem, przetrzymam to wszystko, bo mam gdzie to trzymać, więc nie ma problemiksu. No, dopóki nie skoczy do 2 godzin, mój wymyślony plan, to będzie dobrze.
Bo mam taki plan, żeby do końca tego roku wbić 1000 godzin w GoldTrucku. A mam 583 godziny. Zostało 200 dni. Dobra. A ten z 18. O, tu jeszcze jest kółeczko i będzie trzeba. Dobra, akurat kombajn się wyłączy. Jak dojdę do końca, to akurat go wysypię i przestawię na rzepak. Jak coś, to dobra, jadę kombaj przestawić, więc zgaszę tego, bo będę mulczował tutaj do końca. Zmulczuję to od razu do końca i będzie robota jedna zrobiona. Tutaj do końca odcinka będziemy sobie orkę robić. Yes! Ale artysta ma problem. Jakiś. Dobra, pusto. Z koguciki jedziemy na kolejne pole. A może, nie wiem, tam może to żniwa w pełni. Żniwa w pełni. Mulczowanie i orka, to jest okej. Nie wiem. Tu między drzewami przejadę. Kurde, za późno skręciłem. No i dobra, przejechałem. Puszczam tutaj kombajna, bo to jest moje największe pole. I on sobie tutaj przez odcinek będzie kosił. Rzepak akurat się fajnie kosi.
A, 29 ton, więc spoko. Jak to jest za 2500 czy tam 2600, to to nawet spoko kasa. Dobra, sypam to. O właśnie, promocję od razu muszę zacząć, bo ja nie pamiętam. O, agromat. Ładowarka Torion. Dobra, spieprzam sąd. Jadę zostawić ten Tesla. Wsadzie mogę asfaltem jechać, ale dobra, przejadę tędy. Tu przez pole przeskoczę, żeby jak najszybciej tam dojechać. Mam 15:30, czyli mamy jeszcze jakieś za 10 minut, maksymalnie 15 odcinka. No to są tak naprawdę żniwa w pełni, no bo latamy na okrągło. Tutaj mulczowanie, tu orka, tu żniwa jeszcze lecą, więc roboty jest. A tak jakby był ze mną ktoś, to też by było inaczej, tak? Bo jeden by sobie ogarniał żniwa tutaj. Albo po prostu pracownik, jeden by sobie mulczował i jak skończyłby mulczowanie, to sobie ogarniał tutaj żniwa, tak? Jedzie z powrotem? Jo, jedzie. Zgasimy. Żeby nie przepalać zbędnego paliwa. Bo paliwo drogie, bo po 8 zł je. Po 8 zł jest paliwo. W realu na farmingu nie ma, no to wiadomo. Ale jakiś tam oszczędność musi być. Dobra, jak raz, dwa tutaj to zmulczuję ten kawałek i zrobię 600 za dwa kółka pługiem i będę kończył odcinek. Bo w kolejnym odcinku będzie grubo się działo. Będzie zbieranie kamieni na pracowniku. Będzie i siew rzepaku. Więc będzie się działo. A bo te moje pole ma taki duży teren. To tamto obok bolu się mają i nie mają takiego terenu, jeżeli tam się równo z polem kończy. Nie wiem, czy tak zrobić tę granicę, ale niech im będzie. Ile jest minut? 24, no to jeszcze. Jest 26 godzina jest. Dzisiaj wieczorkiem za 2 godzinki będzie. Dobra, te 2,5 poprzeczniaka, który zrobiony się tam na prawie 3, to elegancko się nawraca. Szeroko można wielkie kółka kręcić. No to jest bardzo dobrze. No, mówię, zmuczyłem to do końca i zrobię sobie jeszcze 2-3 kółka pługiem. Też, no, i będziemy kończyć.
Co to za snap? A, okej, okay, fajny snap. Tutaj na pizzy ktoś siedzi. Dobra. Esosito. Robotka idzie jak ta lala. Jak trzeba się mówi, a nie jak ta lala. Jeszcze kosi, dobra. Ale już widzę, że mruga. 80% ma. To do końca dojedzie, jeszcze obróci. W sensie nawinie się. A ile skosi, to nie wiem. Na tym odcinku te długie pewnie tutaj walnie. Tylko te krótkie zostaną. I poza odcinkiem do skoszenia. Może wieczorem, jak będzie chęć, chociaż pewnie nie będzie, to pójdę sobie na 13 orkę robić, ale pewnie nie będzie chęci. Bo wieczorem na 22 jestem mówiony na pewno. Jutro piątek, więc... Oj, będzie się działo. To 13, czyli o 14 jutro będę znowu, więc sobie jeden odcinek nagram. Sobie jakiś odcinek nagramy, to. A dziś wieczorem... Jeszcze nie wiem, kurczę, jak to zrobić. Zaraz 16, albo 16 chciałbym sobie tutaj tego save'ać pod kolejnym odcinek ogarnąć, czyli tutaj zaorać już do końca te pole. Zebrać ten rzepak. Pomocnik F ma pełny zbiornik, no dobra. To już idzie. Już idę. Dam, dam, dam. Od razu wiedziałem, żeby go zwolnić od razu. Raz, dwa, trzy przejazdy zrobił. No to drzew to wiedziałem, że zostawi. Nawet się nie udzielę, że on to dokosi. Więc liczyłem na to. Czy jakiś nowy ciągnik będzie dokupowany? Nie na razie. No bo mam tego McCormicka. Więc nie potrzebuję nowego ciągnika. Dobra, niech mi ten przejazd zrobi tym mulcerem. Wtedy akurat jadę adagendirem do końca przejazdu. To się akurat case wysypie. Wszystko jest pod kontrolą. Case się wysypie, tutaj mulcerem sobie te dwa przejazdy zrobię. Się złożę. I się jakąś miniaturkę zrobię. Jeszcze nie wiem jaką. Coś wykombinuję. Dobra, ten już tutaj też powinien się wysypać.
Kurwa. A, bo za bardzo skręcony byłem, jak opuściłem. No dobra, i ogień. Dobra, robię ten przejazd w dół pługiem i kończymy. Za dużo to orki wam nie pokazałem, no bo... Bo nie było jak. Jakbym miał pułowę zmulczowane, to wtedy tak. Wtedy by szło. Orka. Ale no nie miałem, no to tak wyszło. Jak to się mówi, parę kółek zrobiłem. Na D3 go męczy, co za koty. Skoro idzie, to czemu nie? Na 1200 obrotów idzie. 12 godziny, więc... Nie ma chyba tragedii. Ale ja tam nie wiem. Dobra, zaraz dojedziemy do końca i zrobimy jeszcze ze dwa kółka. To akurat będzie. I kawałek zaorane, żeby nie było. Że nie pokazywałem orki. No jo, zjadę na dół i będziemy kończyć. Ja wtedy zrobię sobie miniaturkę i będę przesyłał ten film. Więc ten film jest na bieżąco nagrywany. Teraz to zawsze dzień prędzej sobie nagrywam ten odcinek. Ale w weekend chyba sobie to nadrobię. Jak mi się wydaje. Że weekend sobie to nadrobię, żeby mieć trochę więcej nagrane odcinków. Zwłaszcza tych głosowych, no bo wiadomo, że ten napsy to ja mogę sobie tam po szkole ponagrywać. Na głosowie to tak nie bardzo, jak ja wracam o 15:40, jestem w domu. To zanim komp mi się odpali. Znaczy no komp akurat to tam się szybko odpala. Ale zanim tutaj mi się to ten, zanim serwa odpalę i to wszystko sobie przygotuję, czyli OBS, no to jest jakaś 15:50 już. Jest już 15:50 wtedy i to tak wiecie, to jest tylko 20 minut czasu, to tak średnio. A tak jak jutro, czyli w piątek sobie nagram sobie i Hoyt Bereron i Elengrada chyba od razu. I może kolejny odcinek z Elklika, chociaż nie wiem, czy to wszystko w tym jednym dniu, ale w ten weekend na pewno to nagram. W poniedziałek też nie będzie czasu,
bo jadę w jedno miejsce. Albo zrobię jeszcze jedno kółko. Bo poniedziałek jadę w jedno miejsce i to tak. Nie będę mógł zbytnio grać. Na pewno sobie wtorek odpuszczę przed kompem. Ten film ratuje na piątek, czyli musiałem choć Blerun na niedzielę nagrać. Jutro. Ten kolejny odcinek z Enklika wypada w czwartek. Czyli za równy tydzień. Równy tydzień. Od tego odcinka co nagrywam, za równy tydzień. A dalej to zobaczymy, jak to będzie szło. Czy Włośnicę ogarnę? Nie wiem. Nie mam jeszcze planu, co będzie w tamte dni. Na pewno jeden odcinek z trzech będzie. Tam będzie najprawdopodobniej chyba kiszonka robiona. Na czeskie będzie kiszonka robiona, więc będzie fajnie. Więc zobaczymy, jak to będzie szło. Powinno iść dobrze. A ten tam ma 80% już. Więc po odcinku będę musiał go wysypać. No dobra, w sumie prawie pół pola zaorane jest, tak? Jakby nie było, to prawie pół pola zaorane, więc już nie ma wstydu. Pewnie jakbym zrobił jeszcze ze dwa kółka, to bym był na połowie. Ale no nie mogę, no. Więc dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, cenicie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć, na razie.